Hotplota. Cześć kochani, tu Kasia i Ola, a to jest Hotplota w SK TV, hit na czasie. Jeżeli kochacie konkursy, to mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość. Dzisiaj ponownie do zgarnięcia płyta ATB Contact. A my zaczynamy od Ani Rubik, a ta została niedawno przyłapana przez paparazzi na lotnisku. No, wyglądała bardzo dobrze, prezentowała się świetnie, ale jedna rzecz, która była w dłoni Ani, przyciągnęła uwagę wszystkich fotografów. Bo to były paluszki, oczywiście paluszki do jedzenia. No i w sumie chyba to jest całkowicie normalne. Normalne, że no ktoś sobie bierze na podróż coś takiego, żeby sobie cokolwiek tam przegryźć. Mm-hmm. Tylko niektórzy zaczęli się śmiać z Ani, że wychodzi na to, że ona jednak coś je. Ja też jestem w szoku. Hotplota. Shakira jest oskarżana o promowanie miłości lesbijskiej. Chodzi oczywiście o przesiąknięty seksem teledysk do piosenki Can't Remember to Forget You, w którym Kolumbijka obściskuje się z Rihanną. Oskarżenie padło z ust radnego Bogoty Fidela Ramireza, który uznał klip za absolutnie odrażający, godzący w wartości rodzinne, psujący młodzież, a do tego promujący produkty tytoniowe. Ramirez zapowiedział na Twitterze, że będzie walczył o zakaz emisji teledysków kolumbijskiej telewizji. Wideo Shakiry ma już ponad 70 milionów odsłon na YouTubie. Hotplota. Hotplota. Kochani, oglądacie program Hotplota w SK TV, hit na czasie. Serial Czas Honoru każdy zna. I w tym serialu miała wystąpić Edyta Górniak. No tyle, że pierwotnie scenariusz przewidywał, że właśnie jej rola miała wyglądać następująco. Edyta stoi na moście, wrzuca list do rzeki i tyle. No właśnie, i ona stwierdziła, że to jest za mało ambitna rola dla niej, dlatego rozmawiała ze scenarzystami, którzy stwierdzili, okej, dobrze, wprowadzimy tam jakieś dialogi. Po czym Edyta odpowiedziała, że dobrze, to w takim wypadku, żeby się wczuć w tą postać, to ja muszę obejrzeć wszystkie odcinki Czasu Honoru, żeby się wczuć. No i podobno się nie dogadali, tyle że chodzi o to, że znajomi Edyty twierdzą, że tutaj jest problem z kasą. Nie, z jej byłym chłopakiem. O. A chodzi oczywiście o Roberta Kozyrę, który grał w Czasie Honoru i miał tam naprawdę dużo większą rolę niż rola Edyty. No i ona dlatego się nie zgodziła, bo chciała być po prostu przecież lepszą aktorką, wiadomo. Hotplota. Lana Del Rey ujawniła nowe szczegóły na temat swojej nadchodzącej płyty. Kolejne dzieło amerykańskiej gwiazdy, Ultra Violence, ukaże się najprawdopodobniej 1 maja tego roku. Piosenkarka zaznaczyła jednak, że ta data nie została na razie potwierdzona na 100%. Lana zapowiada, że to najlepszy materiał, jaki udało jej się nagrać. Ta płyta jest tak dobra, że aż zupełnie zapomniałam o poprzedniej. Jestem w niej wręcz zakochana, powiedziała artystka. Przypomnijmy, że ta poprzednia to Born to Die ze stycznia 2012 roku. Hotplota. Kochani, oglądacie Hotplotę w SK TV, hity na czasie. Co myślisz o piosence Mysłowianie? Bardzo lubię i naprawdę, no nie znam takich osób, które mówią o tym, że ta piosenka jest słaba. Ja też i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ teraz została nagrana w wersji anglojęzycznej. I gdzie spotkamy Donatana i Cleo? Na Eurowizji. Rewelacja. Tylko mnie zastanawia taki jeden mały fakt. Skoro ta piosenka jest autorstwa Donatana i Cleo, no to co Donatan będzie robił na scenie? Ja, słuchaj, mam taką jedną wizję. Na pewno Cleo zabierze ze sobą wszystkie dziewczęta, które występowały w tym teledysku. Będą ubrane w ludowe stroje, pokażą swoje wdzięki i atuty. No i Donatan tam między nimi będzie tańcował. Po kolei z każdą, ale oczywiście. Tak jak na, przepraszam, tak jak na weselu. No, powiem Ci, że naprawdę mamy bardzo duże szanse. Wydaje mi się, że w tym roku wygramy. Trzymamy za nich mocno kciuki. A jeżeli Wy macie ochotę na płytę ATB Contact, to wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Co wspólnego ma ATB z lotnictwem? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, wyślijcie ją do nas na adres konkurs@sk.tv. A tymczasem żegnamy się z Wami gorąco. Do zobaczenia jutro. Do jutra.